Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, jak jest mnie słychać. Jest dzisiaj bardzo duży wiatr. Póki co nie padało, ale wydaje mi się, że ten stan rzeczy zaraz ulegnie zmianie. Także takie warunki też się czasami w pracy zdarzają. Musieliśmy zejść z maszyny, bo na górze nie dało rady robić, więc zaczęliśmy ciąć jabłoń na dole. Natomiast mówię, samego cięcia nic wam jeszcze nie nagram, bo na pewno nic nie będzie słychać. Ledwo trzymam ten telefon, bo mi go wyrywa. Naprawdę bardzo mocno wieje. Prawdopodobnie zaraz zacznie padać, ale mam przerwę, więc zobaczymy. Jeżeli to będzie przylotne też, to jeszcze po przerwie porobimy. Dochodzi godzina 15. Jeżeli nie, to zawiniemy się do domu, bo po prostu nie będzie sensu pracować. Podawali w radiu, że nadto 100 km na godzinę. Akurat tutaj wydaje mi się, że aż tak mocno ten wiatr nie wiał, ale no, takie są momenty, gdzie bardzo mocno zaczyna wiać. To jest takie wrażenie, jakby jakiś rozpędzony pociąg nagle nadjeżdżał. Tak z daleka to słychać. W tej kanciapce, w której siedzimy, to też trochę nią potrząsa od tych podmuchów wiatru. Jeden taki dzień. Rano aż tak mocno nie wiało, ale gdzieś tam od godziny 9, zaczynał coraz mocniej wiać. Kumulacja niby tego wiatru była na godzinę gdzieś tam pierwszą, drugą. Teraz powinien słabnąć, ale z tego co obserwuję, to jakoś nie bardzo słabnie. Jestem ciekaw, jak to będzie słychać. Kolejny podmuch nadchodzi, już to słychać z daleka. Także w takich warunkach też się czasami robi. Mówię, sam wiatr nie przeszkadza, gorzej jak zacznie padać deszcz. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno nagramy wam to cięcie jabłka na górę. Jak skończymy górę, myślę, że jeszcze dwa, może trzy dni roboty. Niech będzie spoko pogoda, nie będzie takiego wiatru, nie będzie opadów deszczu, to nagramy wam również to cięcie na dole. Na razie możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda całkiem wycięte przez nas drzewa. Jest to odmiana Junami jabłka, ale odnośnie cięcia na dole zrobimy dokładniejszy film. Także dzisiaj tak krótko chciałem wam pokazać, że czasami takie warunki się zdarzają. Sam jestem ciekaw, jak to będzie słychać, czy jak wiele szumów będzie na tym nagraniu. Ciemno się zrobiło, jest wiatr. Ale to mówię, też coś innego mi akurat się spoko robi, bo to jakieś tam przełamywanie rutyny w tym całym cięciu, nie? Takie warunki. Dla mnie jest to jakaś ciekawostka. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.